Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj kręcimy pierwszy odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Najlepsze placki ziemniaczane. Jest to premierowy odcinek tej serii. Miały być dania, których nigdy nie jadłem. To jest wyjątkowy odcinek, ponieważ placki ziemniaczane jadłem, ale nigdy ich sam nie przygotowałem. Ostatni raz jadłem je chyba z 10 albo 15 lat temu. Przygotowała je dla mnie mama w domu. W domu nigdy sobie sam nie robiłem. Sprawdzimy przepis jadłonomii. Jest to wegańska wersja. Charakteryzuje się tym, że nie ma jajka ani mąki pszennej. Są tylko tak naprawdę dwa ziemniaki, 1/4 cebuli, dwie łyżki mąki z ciecierzycy, troszeczkę soli, pieprzu i olej do smażenia. My wykorzystamy olej bezzapachowy, kokosowy, mam nadzieję, że mi wystarczy. Coś tutaj jeszcze jest na dnie. Ziemniaki zetrzemy na tarte razem z cebulą, potem dodamy sól, pieprz, zamieszamy, dodamy mąkę z ciecierzycy i będziemy smażyć na platelni. Zapowiada się dość prosty przepis, mam nadzieję, że dam sobie radę i zobaczymy. A którzy jeszcze nie oglądali, przypomnę, o co chodzi w serii. Chodzi o to, że przygotowuję przepisy, których nigdy nie robiłem i chcę Wam udowodnić, że każdy potrafi gotować. To jest nic trudnego i zachęcam Was do gotowania w domu. Przy okazji, jeżeli chcecie więcej takich odcinków zobaczyć na swoim YouTubie, pamiętajcie, żeby dawać łapki w górę, wtedy będzie Wam się wyświetlało więcej moich kolejnych filmów proponowanych. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, też jest fajna opcja, żeby być na bieżąco. Zaczynamy. Ziemniaki. Wczoraj kupiłem dwa ziemniaki na targu pietruszkowym. W przepisie nie było napisane, na jakich oczkach należy je trzeć. Ja zetrę na dużych, zobaczymy, co wyjdzie. Z tego, co pamiętam, moja mama zawsze robiła chyba na takich bardzo drobniutkich. Sprawdzałem tak szybciutko w internecie, jak ludzie robią. Ludzie robią na małych, dużych, mieszanych. Nie wiem, jak się robi placki ziemniaczane, ale lubię placki ziemniaczane, także mam nadzieję, że wyjdą. Będziemy dodawać mąki z ciecierzycy, dwie łyżki. To podobno da nam to, że placki nam się skleją i będą chrupiące. Jeżeli tam słyszycie piski jakieś w tle, to nasz szczeniaczek 5-6-letni ma nową zabawkę i nie marnuje czasu w niedzielne popołudnie. Dodam troszeczkę mąki z ciecierzycy. W przepisie było dwie łyżki. Było napisane, że jeżeli nie macie mąki z ciecierzycy, można sobie normalną cieciorkę zetrzeć w taki, znaczy wrzucić do blendera takiego małego, też się powinno Wam zmielić. Ja akurat mam mąkę, robiliśmy ostatnio sokę, placek taki z ciecierzycy, nam troszeczkę zostało, szczypta soli, troszeczkę pieprzu. Jak widać, ciastko wcale nie jest trudne do przygotowania. Boję się troszeczkę tego smażenia, bo nie jestem mistrzem naleśników. Jakoś mi nie idzie z czasem to smażenie na patelni. Zobaczymy, jak będzie w przypadku placków ziemniaczanych. Ta mąka ma nam to wszystko skleić. Mam nadzieję, że nie dają za mało. Ale to wszystko się okaże. Okej, wygląda na gotowe. Idziemy smażyć. Olej kokosowy, bezzapachowy. Nie ma, kurczę, go dużo. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Też lubisz olej kokosowy? Olej nam się nagrzał. Teraz okaże się, czy potrafię robić placki ziemniaczane, czy nie. Może zrobimy takie dwa mniejsze. Nie wiem, jak to ciasto powinno wyglądać, bo go nigdy wcześniej nie robiłem, ale zakładamy, że jest dobre. Kurczę, nawet ładne mi wyszły.
Dobra, przed nami najwyższe, największe wyzwanie, czy uda się placki przewrócić. Wolę je sobie tak objechać od dołu, ale wygląda na to, że nie są przypalone. O. Jest ok, także jeszcze chwileczkę, temperatura jest średnia. W przepisie było, żeby dać sporo dobrze nagranego oleju, wtedy on nie wsiąknie w ciasto i placki nie będą tłuste. Także ta ilość oleju na patelni tak naprawdę nas ratuje przed wsiąkaniem tłuszczu. Jeszcze chwileczkę, ale pachnie ładnie, tak troszeczkę cebulą, troszeczkę ciecierzycą. Już wygląda na to, że od dołu są takie brązowe. Spróbujemy je obrócić. Uwaga, mój pierwszy obracany placek. Wow, całkiem ładnie wyszło. Powiem Wam, że jak na pierwsze, to całkiem ładne. Wygląda, że jest ok. Pierwsze dwa placki prawdopodobnie gotowe. Damy sobie na papier. I robimy kolejne. Nie ma dostępu do patelni. Taka jeszcze mała uwaga, nie róbcie tak jak ja, nie zaczynajcie smażyć placków, jeżeli macie bardzo mało oleju końcówka. Miałem końcówkę, okazało się, że troszeczkę oleju trzeba dodawać w trakcie do kolejnych placków. Musiałem się ratować virginem, mam nadzieję, że nie będzie czuć kokosa, ale nic innego w domu już nie miałem. Kolejne dwa placuszki gotowe i zrobimy jeszcze ostatni. Placki gotowe, z tej porcji nam wyszło 5 takich placków. Moim zdaniem na dwie osoby to troszeczkę mało. Jeżeli chcecie zrobić zestaw dla dwóch osób, dajcie składniki razy dwa. Jak widać, wyglądają całkiem ładnie. Nigdy w życiu wcześniej nie robiłem placków ziemniaczanych. Teraz okaże się, czy smaczne jeszcze. Chrupiące. Bardzo dobre. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony, jestem dumny. Nigdy wcześniej nie robiłem płatków ziemniaczanych, wyszły bardzo fajne. Jeżeli przepis Wam się podobał, sprawdźcie najnowszą książkę Jadłonomii Marta Dymek. Nowa Jadłonomia. Więcej takich przepisów znajdzie się, jak te właśnie wegańskie płatki ziemniaczane. Dzięki, że oglądaliście. W kolejnym odcinku będę gotować kolejną potrawę po raz pierwszy. Do zobaczenia. Cześć.